drogie, ukochane, umiłowane pochwycianki. Mówię do was dzisiaj w niezwykłym dniu. Ten niezwykły dzień to jest chwila przed zmartwychwstaniem Chrystusa. To jest Wielka Sobota. Chrystus jeszcze nie zmartwychwstał, ale już niedługo to nastąpi. I dzisiaj do mnie dotarło, kochane, umiłowane pochwiczanki, co to jest, co to znaczy być pochwiczanką. Być pochwiczanką to się nazywa straszna tragedia, bo to jest wtedy się jest pochwiczanką, kiedy kobieta chce, a nie może. I to jest, na tym polega ta straszna tragedia, że kobieta bardzo, bardzo chce, ale nie może. I z biegiem czasu ta tragedia zamienia się w dramat. Tragedia to jest coś, co jest niezależne od nas, a dramat to jest coś, co jest zależne od nas, co my się sami pakujemy w dramat. I chcę wam powiedzieć, że tragedia może się zamienić w dramat, czyli w coś, co się sami pakujemy, czyli w sytuacji, kiedy kobieta może, ale nie chce. I taka sytuacja nazywa się żona. Zapamiętajcie sobie, pozycja początkowa to jest pochwica. Chcę, ale nie mogę. Potem po jakimś czasie to się zamienia w zupełnie normalną sytuację. Mogę, ale nie chcę. I nie wiem, która sytuacja jest lepsza dla faceta, bo ja osobiście to wolę być z kobietą, która chce, niż z taką, która może. Może ktoś mnie zrozumie. Mam nadzieję, że mnie ktoś zrozumie. Na pewno mnie zrozumieją mężczyźni, szczególnie żonaci.